Wianki, las w słoiku czy ekologiczny karmnik. Takie cuda powstały podczas jesiennych warsztatów. W tym samym miejscu można było spotkać także leśnych ekspertów, dendrologa czy ornitologa. Urząd Miejski i Ośrodek Kultury w Policach oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zorganizowały dla mieszkańców warsztaty Moc Natury. Była to niepowtarzalna okazja, by stworzyć wyjątkową jesienną dekorację. Na uczestników czekały stanowiska warsztatowe pełne różnych dekoracji. Obok czuwali instruktorzy, którzy chętnie pomagali w tworzeniu niepowtarzalnych, ekologicznych dzieł. Udział w kiermaszu i warsztatach był bezpłatny. Postanowiliśmy na powitanie jesieni, pożegnanie lata zorganizować dla mieszkańców warsztaty. Kiermasz ekologiczny połączony z warsztatami o nazwie Moc Natury. Organizatorami jest Urząd Miasta, czyli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, ale też instruktorzy z MOK-u i z TOE. Jak widać, cieszy się impreza dużym zainteresowaniem. Można zrobić wieniec jesienny, można zrobić ogród w słoiku, można zrobić biżuterię florystyczną. Tak naprawdę każdy, kto będzie czuł wenę artystyczną, będzie miał się jak zrealizować. Dodatkowo zachęcamy, żeby spróbować zupy dyniowej, ugotowaną przez organizację naszą socjalną spółdzielnię Pożyteczni. Zupa pyszna, spróbowałam, także mogę śmiało tutaj polecić. W trakcie kiermaszu u lokalnych wystawców roślin można było zaopatrzyć się w kwiaty i krzewy, by upiększyć swój ogród czy ozdobić balkon. Eksperci dzielili się wiedzą na temat pielęgnacji oraz doradzali, jakie rośliny sprawdzą się w naszych domach, a także jak o nie dbać, by cieszyły oko jak najdłużej. Tymczasem na ciekawskich i zafascynowanych naturą czekał spacer z dendrologiem i spotkanie z ornitologiem. Doświadczeni w swoich dziedzinach specjaliści chętnie opowiadali ciekawostki o zwierzętach, roślinach i ludziach, którzy nie zawsze potrafią odpowiednio zachować się w lesie. Na dzisiejszym kiermaszu w Policach prezentujemy tematykę drzew, które nas otaczają, drzew, które rosną w przestrzeni publicznej, ale też tych, które rosną w lasach, na działkach i tak dalej, i tak dalej. Mówimy mieszkańcom, rozmawiamy z mieszkańcami o tym, w jakiej kondycji są te drzewa, jak rozpoznać drzewa iglaste od liściastych, jak policzyć, jak określić wiek drzewa, w jaki sposób, ale też szukamy odpowiedzi na pytania, na co dzisiejsze drzewa chorują, czy można temu przeciwdziałać, jak można to rozpoznać. Pokazujemy, w jaki sposób można dzisiaj zajrzeć do wnętrza drzewa bez konieczności jego wycinania. Czyli możemy prześwietlić to drzewo tomografem dźwiękowym, możemy zbadać rezystografem i innymi metodami. Mamy kilka eksponatów. Zainteresowanie oczywiście jest, ponieważ tematyka drzew to jest tematyka bliska dla właściwie każdego serca, bo nie ma ludzi, którzy byliby wychowani właściwie z wyłączeniem Towarzystwa Drzew. Pracownicy Nadleśnictwa Trzebież przekazywali cenną wiedzę z zakresu ochrony i uprawy drzew, a także nowoczesnej gospodarki leśnej. W trakcie kiermaszu można było także wspomóc leczenie 3-letniego Adasia Orlika, zmagającego się z bezwzględną chorobą, dystrofią mięśniową Duchenna. Zebrane datki przybliżają chłopca do bardzo drogiej terapii genowej, która może zatrzymać rozwój choroby.